operacji. Jak bardzo iluzyjne jest wrażenie, że Polska jest niepodległa, patrząc na to wszystko, co dzieje się dzisiaj. Powiem ci, że w żadnych nazwiskach takich wielkich ludzi jak Piłsudski, Siedlowski nie są zbawicie, nie zbawiają ludzi, ale nazwisko jak, takie imię jak Jezus Chrystus jest jedynym zbawicielem dla każdego człowieka, nie tylko dla Polaka, ale dla każdego innego człowieka z tej całej kuli ziemskiej. I to on swoją krew dał za wszystkich ludzi, nie za tylko za Polaków. Swoją krew przelał, abyśmy całkowicie nie wydlegli, żebyś stał się wolny. Żadna krew tych ludzi, którzy zginęli w wojnie, pierwszej czy drugiej, czy potem Polskę, nie jest cenna, nie jest w ogóle cenna, nie jest w stanie cię zbawić, nie jest tak cenna krew Jezusa, która może całkowicie prawdziwie cię uwolnić. Może być całkowicie niepodległy przez krew Jezusa. Hasło Bóg, honor, ojczyzna. Nic się nie liczy na, tak naprawdę w głowach Polaków, bo tak naprawdę Jezus Chrystus, on zbawia. On nie jest patriotą. On zawalczył za każdego człowieka i nie ma względu na osoby. Nieważne, czy urodziłeś się w Polsce, czy jesteś narodowości niemieckiej czy rosyjskiej, to nie ma żadnego znaczenia. Dla Boga liczy się twoje serce. Liczy się twoje serce. Zajrzyj dzisiaj w swoje serce. Czy jesteś wolny? Powiem ci, jeśli nie znasz Boga, nie uwierzyłeś, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, to jesteś zmieniony. Nie jesteś wolny, ale może ci stać się wolny przez wiarę. Uwierz dzisiaj w Ewangelię, którą głosimy. Nie jesteśmy za tymi świętami, nie jesteśmy za tymi protestami. Być może nawet nie zdajesz sobie sprawy, w czym uczestniczysz. Bo tylko to jest po to, żeby przyszedł zobaczyć wielkie święto w Maryi i flagi. Że coś się dzieje, bo fajne zdjęcia, fajne filmy. Prawdziwie uwierz dzisiaj w Jezusa Chrystusa, a zostaniesz zbawiony. Po śmierci pójdziesz do nieba, bo jeśli nie uwierzysz w Ewangelię, pójdziesz do piekła. Jezus jest prawdziwym zbawicielem. Uwierz to. Nie w hasła narodowościowe. Nie w hasła Bóg, honor, ojczyzna. Nie w nazwiska, którym się oddaje hołd 11 listopada z kwiatami. Uwierz i zegnij kolano na imię Jezus. Zegnij te kolano na imię Jezus. Powiedz: Jezus, jak chcesz, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Ja tak zrobiłem kilka lat do tyłu, gdy moja córka urodziła się chora, zacząłem szukać prawdziwego Boga. Ja otworzyłem Biblię i dowiedziałem się, że Jezus wziął każdą chorobę na krzyż. Za umywania z każdej patologii życia. I ty możesz być wolny tylko przez Jego imię. Tylko możesz być wolny przez Jego imię. Przez imię Jezus. I to nie jest figurka, bo to nie jest obrazek. To tylko to jest Jezus. To jest Zbawiciel. Z greki to znaczy Jeszua, to Bóg zbawia. I Bóg zbawia każdego człowieka. Nie tylko Polaka, ale Żyda i Greka. Każdego człowieka. Nie liczy się twoje narodowe. Nie masz żadnej tożsamości, ale możesz uzyskać tożsamość przez uwierzenie w krzyż, że twoje grzechy wszystkie zostały wzięte na krzyż 2000 lat temu i zyskasz tożsamość nieba. Twój naród, będziesz narodowości niebiańskiej, tak jak dzisiaj. Staniesz się człowiekiem narodzonym na nowo. To jest napisane w Ewangelii Jana, że trzeba się narodzić na nowo, żeby wejść w Królestwo Niebieskie. A nie, pójdź na marsz niepodległości, bo to jest...